Słyszeliśmy w Ewangelii o postaci świętego Jana Chrzciciela i o jego misji głoszenia chrztu nawrócenia. To, co jest bardzo uderzające w tej Ewangelii, to fakt, że Jan Chrzciciel, o którym Jezus mówi, że jest największym spośród narodzonych z niewiast, który jest prorokiem zapowiadającym przyjście Jezusa i dokonującym chrztu dla ludzi, chrztu nawrócenia, to ewangelista Łukasz podaje nam, że słowo zostało skierowane do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Ten, który głosi chrzest nawrócenia, ten, który wskazuje na Jezusa, który ma tak wielką misję w historii zbawienia, jest najpierw tym, który pokornie słucha Pana Boga, słucha Jego słowa w odosobnieniu na pustyni. Postać Jana Chrzciciela jest dla nas w tę niedzielę nauką, abyśmy przyjmowali słowo Pana Boga do siebie. Aby to słowo, które słyszymy w czasie niedzielnych zgromadzeń, które czytamy, abyśmy je odbierali do siebie. Jest niekiedy taka pokusa, aby Słowo Boże traktować, że jest ono skierowane do kogoś innego albo że jest o kimś innym. A Pan Bóg przede wszystkim mówi do mojego serca. I postać świętego Jana Chrzciciela tę prawdę bardzo mocno nam odsłania. Jan Chrzciciel najpierw do siebie brał Słowo Boże, słuchał Słowa Bożego, medytował je. Niech ta niedziela będzie dla nas niedzielą może takiego właśnie mocniejszego wsłuchania się w to, co Pan Bóg mówi do mnie, o moim życiu. Mówi Łukasz o misji Jana Chrzciciela, cytując słowa z księgi proroka Izajasza. Chciałbym, żebyśmy te słowa odebrali właśnie do siebie. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona. Każda dolina mojego grzechu, lęku, jakiejś niewiary w Bożą pomoc, niech będzie wypełniona właśnie taką ufnością w Bożą miłość, w Boże miłosierdzie, które przychodzi do nas. Każda góra i pagórek zrównane. Może góra jakiegoś mojej pychy, mojego właśnie twardego serca, które nie chce posłuchać słowa. Niech będzie zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Niech moje serce, moje życie będzie miejscem spotkania, miejscem dostrzeżenia, że Pan Bóg przychodzi, aby mnie zbawić.